Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że obejrzeliście wczorajszego vloga, jak nie, zróbcie to teraz, albo po tym odcinku. Na samym starcie musimy zwrócić uwagę na nową ewolucję, ewolucję, do której wchodzi nawet podstawowy Hulit. Ja jednak żadnej takiej ikony nie mam, ale pasuje tutaj Allison, którego ciągle mam, Clark, nawet Akanji, Frankie. Ta ewolucja nie dość, że zwiększa statystyki, słabszą nogę, to dodaje mój ulubiony playstyle. I tak sobie patrzyłem na tego Soboslaya, który statystyki miałby jakiego karta... Toc, tak jednak... Ten Soboslaj jest lepszy, bo ma 5 na 5, miałby taki playstyle, ale pasuje tutaj też Claudio Marchisio, który otrzymałby ocenę 93, statystyki również solidne, tylko no właśnie, ja teraz w miarę jestem zadowolony ze swojego środka pola. Pasuje tutaj też Moder, pasuje Fitz i akurat ten Jakub Moder już wygląda przyzwoicie. No takie podania ocenione na 99, dribbling 92, jak u niego ze zwinnością i równowagą by było, no tak. Boli mnie, że ciągle nie było jakiejś ewolucji, która mocno by zbustowała tę defensywę, bo zawsze to są takie małe ulepszenia. Muszę się, kurczę, zastanowić, bo to jest super ewolucja, którą chcę zrobić, ale naprawdę tyle kart tutaj pasuje, że nie wiem. Nawet ten Philip Billing kozacko wygląda. Do wyzwań budowania składu wróciło ulepszenie to z Premier League, ale mamy też potrójne ulepszenie dużych lig 85+. Na to wystarczy przepalić jeden skład, więc od tego zaczniemy. Patrząc na ceny tych totsów Ultimate, wydaje mi się, że może tutaj coś polecieć. Jednak nie. Aj, Tony. Świetny mecz rozegrał te kilka dni temu. To jest niesamowite, żeby kończyć karierę grając na takim poziomie. Jestem ciekaw, co on jeszcze w trakcie Mistrzostw Europy pokaże, a razem z Tony Kimiś. Zróbmy w takim razie Totsa Premier League. O ile uważam, że w trakcie Totsów trafiłem już to, co trafić powinienem, nie obrażę się, jak zobaczymy Egipt. Jest to karta Tots, Argentyna, środkowy... A, McAllister, sorry, zaćmienie miałem, zapomniałem. To jest tak słaba karta bez żadnych ulepszeń, że no niestety zapomniałem o nim. Wstyd. Jako, że to duplikat, przepalam McAllistera na 83 razy 10. Raczej nie warto, ale raz można. Tak jak przypuszczałem, nie warto, nie ma niebieskich kolorów, więc pozwólcie, że zrobię jeszcze porządek z tym wszystkim, co mam w sklepie. Saka... Ty! Czemu on nie ma to co Ultimate? Co za scam? Już myślałem, że to mid. Dobra, trzeba wracać do ligi weekendowej. W piątek skończyłem na bilansie 4-2. Trochę meczów przede mną, ale kończyć będę dopiero we wtorek wieczorem na streamie. Dobrze, że nikogo nie kupowałem, bo Rice w tym momencie już chyba 300 tysięcy kosztuje, ale w głowie mam inne nazwisko. Fede Valverde kosztuje 618 tysięcy. Nie wiem. W związku z tym, że wygrał ligę mistrzów, to tak przydałby się nam chyba. Potrzebujemy kogoś, kto potrafi wygrywać. Karta wygląda obłędnie, problem polega na tym, że kompletnie nie mam zgrania z nim. Dobrze, że w ogóle sprzedałem tego Leao, bo on w tym momencie kosztuje 1 100 000. Ja na tych, na Davidzie tam ze 100 straciłem, ale mówię, gdybym trzymał Leao, już byłbym 1 000 000 w plecy, a 1 000 000 na tym etapie, sami widzicie, ile znaczy teraz. Otworzę paczkę z wypożyczeniami, uważam, że 35 tysięcy monet to uczciwa cena za coś takiego, może jeszcze jakiś walkout sypnie, no dobra. No i kto będzie tym Totsem Ultimate? No, chociaż Rice'a będę miał na więcej meczów, co oznacza, że nie muszę go kupować na to Food Champions. Dobry deal. W takim razie otwórzmy jeszcze jedną, bo tak po prostu liczę na to, że pojawi nam się jakiś wypożyczony Salah, wypożyczony Ronaldo, ktoś naprawdę z topu, żeby przetestować przed kupnem. Serio, teraz te wypożyczenia są dla mnie wiele warte, bo... potencjalnie oszczędzam, no serio! Oglądałem sobie na Twitchu niektóre nagrody za tę ligę weekendową i sypią fajne karty, no trzeba mieć pecha, żeby nic nie trafić. Naprawdę, widziałem tak więcej dobrych trafów niż złych. A jak to wygląda u mojego przeciwnika? Van der Sar, Hansko na środku obrony, bardzo go szanuję, no i Hoselu. Nie robiłem Hoselu, bo... no nie, ja jestem zadowolony z Jonathana Davida i mam nadzieję, że zaraz... Ej, chwila, czemu on jest tak dobry? Z tym Hoselu w ogóle śmieszna sprawa, bo prosi go używają na eventach w defensywie, żeby kontrować główki. Ta gra na poziomie sportowym jest komiczna, a teraz David na 1-0. To jest niemożliwe, że on naprawdę jest o dwie klasy lepszy od Leao. Ja oczywiście Cieszynkę pomijałem, tylko czasami, no mówię, ta gra jeszcze nie jest na takim etapie, żeby to rejestrowała. Hansen, w ogóle z tą nową ewolucją to poczekam chyba do zakończenia ligi weekendowej, bo kto wie, może trafię Van Dijk'a i wtedy głupio byłoby rozpocząć jego ewolucję i zmarnować ją tak naprawdę. Na pewno go trafię. Decyzję podejmę po lidze weekendowej, a teraz Hoselu. Wow, jakim cudem tu nie było dobitki. David, o takie podrzucenia piłki chodzi, no Leao tego po prostu nie miał, jeny, nim się tak pięknie biega, Foden. Ej, bo on ma zwykłego blą. Foden, czyściutko, Jonathan, cyk, 2-0. No i rage quit, mam 5 zwycięstw. Na razie nic nie zmieniam, trzymam się tego, choć myślę o tym Salahu, żeby grać nim bez grania. Nie wiem, czy to byłoby marnotrawienie jego umiejętności, ale uważam, że on ma na tyle dobre statystyki, że... poradziłby sobie na tym lewym skrzydle. No nie mogę niestety zabrać z grania Hansen, bo ona się zgrywa z tą Bonmati i byłyby chyba problemy, ale przemyślimy to jeszcze. U przeciwnika Rudiger z Dezaim, piękny środek pola. Wow, ciekawe, czy Leao się zemści. Główka, główka, noż, cholera.
Co to są za rzuty rożne? Dwóch piłkarzy tam nie wiadomo jak ustawionych. Cancelo z fausza. Iker, ale fart, dwa słupki, a ja bardzo muszę uważać przy tych kornerach. Widać, że przeciwnik ma je ogarnięte na maksa, ja mam ogarnięte te podania prostopadłe. David, kurczę, no zrobił wszystko co mógł. Ronaldo Nazario, kurde, chciałem powiedzieć, że się go nie obawiam, no nie skończył, nie? Ale to jednak powinno zostać przy Lucio. Nie wiem co robić, czy go jakoś natychmiastowo przypresować, znów dośrodkowanie z fausza. Wiecie co, tak po prostu wyjdę teraz bramkarzem i mam nadzieję, że Iker to jakoś złapie. No nie tak, nie tak, no Iker, cymbale! Hansen? Ej, pff, ta gra jest głupia! Dobry pressing Hansen, czysto. To było okropne, choć David, będzie czy nie? Foden. Nie no, moja wina. Kurde, spróbuję górą, opłaciło się. I my poczekamy. Podanie? Dobra, teraz Foden, Phil. Kupuję Salaha po tym meczu. Najpierw zrobię z 20-30 pików, jak go nie trafię, to go kupię. Czyli go kupię. Aitana środkiem, rywal jest okropny w defensywie, czy ja właśnie... Kurde, nie dość, że zrobiłem precyzyjne wykończenie przy lobie, naprawdę to była dobra siła, to jeszcze nie trafiłem, jestem naprawdę zajebisty czasami. Dobra, chciałem jakoś zablokować i... Nie, ale co... Nie wiem, co ja muszę zmienić przy rzutach rożnych, nie rozumiem też, czemu ja tak łatwo to przegrywam, przecież mam wysokich zawodników. Jest to bardzo dziwne, bo to też nie jest jakiś wybitny schemat, ja tak czuję się, jakby on miał zawodników po 2 metry, a tak nie jest. Leao, no to raczej będzie bramka, tak. To jest jego cieszynka domyślna, na pewno rywal nie chciał tego zrobić. Zły timing z wejściem, Nazario... O kurde, niemożliwe! Mamy ostatnią akcję w tej połowie, leci Foden, no oczywiście nie będę nim stąd uderzał, wystarczy podać, David, kurde, przewróć się tam, karny! Serio! No trochę to wymusiłem, mam nadzieję, że nie zmarnuję. Jonathan David, udało się, 3-2 i tylko jeden gol, mamy na niego 45 minut. Wiecie co, wpuszczę Roberta Lewandowskiego, Foden zejdzie z boiska i tym samym jest to jego pożegnanie z drużyną, będzie naszym rezerwowym, dzwonię do Salaha. Lewandowski, podanie, Thuram, poprawił... Nie, naprawdę, przestaję używać precyzyjnego wykończenia w polu karnym. To mi nic nie daje. Lewandowski, okej, dusza artysty została w nim uruchomiona i zamyka to Jonathan David. Zamknie czy nie zamknie? Tak jest, remis! Nie, Zambrotta, ty jesteś poważny. Jak mogłeś się tak zachować w tym momencie? Dybala bez rożnego. Najważniejsze, żeby tych rożnych już nie było. Hansen i dawaj, sfauluj mnie. Kurczę, nie byliśmy daleko celu, Thuram. Szukamy jakiejś fajnej wymiany. David z hat-trickiem, czy może asysta? Robert Lewandowski, ale my tutaj zagraliśmy. I żeby nie było, to też jest domyślna cieszynka lewej. Przepraszam. Jestem zaskoczony, jak dobrze się to wszystko przed chwilą skleiło. Naprawdę, to nie było w stylu tej gry i bez precyzyjnego za długo się do tego składało, no jak można tak? To bez kombinowania, bezpośrednio, lewy z przewrotki, no ale nie, czegoś takiego nie można Polakowi zabierać. Żałosne. Swoją drogą wiele bym zapłacił, żeby Lewandowski zrobił greedy na Mistrzostwach Europy. Ale by to chodziło. Lewy... Zamarkowanie? Nie, no dobrze, że go wpuściliśmy. Nie będę grał nim od pierwszej minuty, bo od pierwszej minuty go aż tak nie czuję, ale tutaj z ławki uratował nam ten mecz, takie są fakty. A Jonathan David nadal bez hat-tricka w spotkaniu, więc zmieńmy to jakimś uderzeniem z Ostatni gwizdek, cieszę się, że to zrobiłem, bo nie podobało mi się, jak układał się ten mecz. Ale wpuszczenie tutaj Roberta nas uratowało. Czas na player piki. No to lecimy, 20 pików, oczywiście nie liczę na to, że pojawi się tutaj Salah, ale skoro udało się trafić w piątek Roberta Lewandowskiego, który nie wiem ile teraz by kosztował, on jest warty... Moment! Debinia, której się nie da sprzedać, niby też jest warta tak samo jak lewy 300 tysięcy. Problem polega na tym, że nikt jej za tyle nie kupuje, bo gdyby były poprawne widełki, no to... Nie wiem, naprawdę ja nie wiem ile ten lewy mógłby kosztować, ze 150 tysięcy porąbana sprawa, ale na pewno byłby mega tani, gdy te widełki zmienią, to aż się boję spoglądać później na cenę lewego, dobrze, że mam go niewymiennego i dobrze, że go wymiennego przez pewien czas nie trzymałem. Jako, że trafiliśmy kartę 95, to na 100% już się tutaj nic nie na nic nie liczę. No zastanawiałem się, kto nam się tutaj wyświetli, Riyad Mahrez, który przed chwilą był wypożyczony, warty teraz 180... Chyba też ma zepsute widły. Masakra! Trudno powiedzieć, ile teraz zarówno Debinia, jak i Mahrez mogliby być warci, ale nadal to są dwa toce ultimate trafione. Mam nadzieję, że skoro trafiam je tutaj, no to nie pojawią się w nagrodach za Food Champions.
Myślę, że taki Mars z ławki może wejść. O tę Debinie bym się martwił, bo raz nią grałem, to ona była po prostu za mała. Piotrek! Pozdrowienia dla wszystkich Piotrków oglądających ten odcinek. I z ostatniego pika mamy Harder. Pozdrowienia dla wszystkich Pernil oglądających ten odcinek. Kurczę, bez Phila Fodena tracimy 2 punkty z grania. Tak naprawdę Bon Mati na 2 punktach przeżyje. Królu, po przeszczepie, chodź do mnie. Ogółem nastawiałem się na to, że Salah będzie teraz łysy. Nie przypuszczałem, że wybiera się do Turcji. 915 tysięcy, robimy to, nie marnujemy czasu. Król Egiptu trafia do naszego składu i wydaje mi się, że to jest karta świeża. Tak jest, 0 meczów. Dopiero co trafiony przez kogoś, farciarz. Niestety mamy 26 punktów z grania. Co mogę powiedzieć? Powrót Van Dijk'a do pierwszej drużyny. Ja wiem, że 27 na 33 wygląda słabo, jednak naprawdę te karty mają tak mocne statystyki, że nie powinienem poczuć różnicy. Zobaczmy, przeciwko komu zadebiutuje piękny niebieski Mohamed Salah z SOGFC. Cokolwiek by to miało znaczyć, kto na środku obrony, byle nie Bisek i będę zadowolony. Teze z kolerem, to mnie cieszy, to mi się podoba, o to chodzi. Oj, biedny ten Gittens. Salah, pierwszy kontakt z piłką, super. David również wie, jak zagrać z pierwszej piłki. Salah, jaki on ma playstyle? Przyjęcie, ten, prowadzenie piłki oraz fineski. Nie zapominajmy o tym, że ma 5 gwiazdek sztuczek, z czego oczywiście chciałbym korzystać. Salah! Ale się to tam poodbijało. Nie ruszam bramkarza, dobra decyzja. Thuram górą, perfekcyjnie do króla Egiptu. I co teraz? Elastico? Może jakieś dośrodkowanie? Dobra, wracamy się. Proszę, ale czemu naprawdę ta obrona? Nikt, no, spójrzcie na Zambrotte tam na przykład. Nie ruszał się w ogóle. Czysto. Wielka okazja. Hansen, zobaczmy, czy jest jakaś różnica. Szczerze, strzał taki sam jak z pełnym zgraniem. Ej, dobra, bo on ma ogółem fodery na środku obrony. Muszę się ogarnąć. Hansen, przyjęcie, strzał, gol. Wanda, on ciągle to ma. O kurczę, aha, to jest De Jong, ten De Jong. Ja myślałem, że Frankie, że się zastanawiałem, skąd on ma takie playstyle. Aitana do Hansen, no to wydaje mi się, że będzie drugi gol duński. No tak, kurde, on się okaże, że lepiej gra bez zgrania. Salah, bajeczne podanie, to hat-trick prawie. I uwaga, teraz Salah, nie, on poda do Hansen, ta poda do Davida, David, 3-0. No to co, zagrajmy jeszcze jeden, bo jak wygram, to będę miał pika. Oblak w bramce, Dante Campbell, przecież ja to muszę wygrać. Tak w ogóle to doszły do mnie informacje, że Motor Lublin awansował po ponad 30 latach do Ekstraklasy. O ile Ekstraklasy za bardzo nie śledzę w ogóle polskiej piłki, tak jednak wszystkim widzom z Lublina gratuluję. I to jest dobry pretekst, by przyjechać może w wakacje do Ergola. Przemyślę to, bo wam to obiecałem, a teraz David... Ta karta jest chora. Chory jest też Hugo Sanchez. Ale to zlamiłem. Salah, jego pierwsza dogodna okazja. Nie zawiódł, o to właśnie chodzi. Ma tak kończyć. Salah, no naprawdę. Nie dość, że on strzela, to jeszcze kreuje. No i Hansen 3-1. Salah, no na początku gry by trafił, ale teraz jeszcze jakoś dziwnie się do tego złożył. Aitana, no i teraz Mohamed. Jest, wow, to nie wyglądało mega pewnie, no ale o to właśnie chodzi, on ma tak zaskakiwać. Mam 8-2, dawno mi się tak łatwo nie grało. I tak jak mówiłem, bonusem za wygranie 8 meczów w lidze weekendowej jest pik z Totsem z Bundesligi. Może Kane? Zobaczmy. I tak bym zrobił 8 zwycięstw, a ta, o, Sancho czerwony, dobry foder. Wiecie co? Zrobię ikonę na koniec. Mamy pierwszy, jest i drugi, no i trzeci. Wiecie co wam powiem, taki Vieira to ty za 3 miliony, ja się naprawdę nie obrażę. A do zobaczenia jutro, mam nadzieję, że wasze ikony wyglądały trochę lepiej. Trzymajcie się, udanego tygodnia, cześć.